Cześć kochani, z tej strony Artur Morgan i ja zapraszam was do dziczy. Może sobie troszkę postrzelamy o Charlesika. Let's prepare for a battle. Idziemy na polowanko, polować legendarną zwierzynę. Jakieś futro z lwa. Albo z innego lisa. Turek idzie. Arturek lubi się ubrać. Ekstrawagancko. Przyśpiesz. They lived almost as one. The bison went, my people went. They were the center of the Charles się wychował w jakimś stadzie. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. Matka była szamanką. I don't remember much of my childhood. Ale mi się śmiesznie ten płaszczyk rozwinął. To my moglibyśmy go ściągnąć, bo jest w pizdu ciepło. O, czekaj, za szybko jedziemy i nie mogę się przebrać. O, proszę. Taki luzaczek, ale ty luzak, czapkę ubierz, bo cię główkę przewieje. Big Valley, zachodni kapelutek. Włożono strój łotra. No i się wszystko zgadza, to. Charakterystyka Morgana. Uuu, walimy bizona na ryj. Zabij bizona. To dawaj Lancastera. Well done, boy. All right. Skin and butchery. Take the horns too. Nie moje pierwsze rodeo, Charlesiku. Skin and butcher. Nie mogę. O skóry, o, już mogę. O, ale piękne zwierzęta. Takiego bizonka to ze świecą szukać. Ładne czerwone oczy ma. Uuu, Arturo się nie certoli. Będzie futerko. Z Mediolanu, z wybiegu. O, jeszcze rok. Tutaj goła dupa, tu głowa. Beka. Beka. Okej, boy. Ciekawe w jakim stanie, bo nie zwróciłem uwagi. Teraz spalimy ptaki. Jakiegoś padlinożercę. Nie ma problemu. Czarusiu. Ktoś narobił gnoju. Trzeba dać mu karę. Dawaj, Czarlunia. Znajdziemy ich i wypatroszymy. Koni bizony. Zajączek. Jadą chłopaki. Czy to oni? Kolejny martwy bizon. Świeżutki. What a damn waste, ale rogi byśmy mogli wziąć, jak już martwy, nie? Bimberek. Sprawdzimy, czy dobry producent. Czy europejska produkcja, czy
America Man. Ognisko jeszcze się tli. Owoce w puszce. Nie żadne ravioli. Bierzemy. Arturo w stroju Łotra zaraz znajdzie tych gogusi. Wysoki punkcik. Będziemy robić rekonesans. We should have a good view from up here. Okay. You see anything? Widzę fabrykę, której chyba buchnęliśmy wcześniej wóz z ropą. Let's go check it out. Check it out now. Funk soul brother. Sprawdzimy. Widzimy dym z bonga. Trzeba to sprawdzić. Zabijam, gdy muszę. Lecz nawet wtedy cierpię katusze. To jest nasz Charles. Nasz pastor. Dead bison. Wait up, boy. Łap za broń, bo tam stoi koń. A tu goście sobie siedzą. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! Uuu, Charles się odpalił. Leci z nimi do spodu. Dawaj, walko w tubę. Stand back, Charles. I'll get you some answers. Robimy przesłuchanie. What the hell are you doing? Śpiewaj, śpiewaj, synku. Killing those bison and leaving them to rot. I don't know what you're talking about. God damn it. To zaraz się dowiesz. Śpiewaj. Kto ci zapłacił? Just kill him, Arthur. No. Please don't kill me. I'm begging you. Nie ma świadków. That's what he deserved. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. Robię dziesiona i też zaraz zawija. Broszura, zatruty nóż. Kara Mombasa. Jeszcze tu mała dziesioneczka. Krwawnik. Coś tu jest jeszcze. Puszeczka. Tu mamy fulika. No dobra, spadamy. Spadamy, bo zaraz będzie jakiś świadek i tak dalej, i tak dalej. Grzywna siema i kasa wydana, wiadomo. Wiadomo co jest. Nie będziemy hajsu tracić na marne. Johnny Marston. My Johnny'ego bardzo lubimy. A on jest w Walentynie. Johnny w Walentynie, my kawałek dalej. My mamy blisko. W sumie możemy też obóz rozbić. I zrobimy fast TP. Będziemy mieli gatekeepera to. Będziemy tam szybciej. Walentyny, proszę raz. Pendolino, zabierz mnie. Szybkie rzuty ekranu na okolice. Jest
Jesteśmy w mieście, gdzie wszyscy znają moje imię. Czyli Artur. 10. Czysto mamy broń. Stan nieskazitelny. Where is Johnny? Johnny boy. Feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Owce od kozu. So you just lazing about him. Enigmatycznie to brzmi. Cóż to za zadanko będzie? Pan jest jego pasterzem. Nie brak mu niczego. You know that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a star, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. Potrzebujemy więcej hajsu, żeby wrócić do Blackwater. No moglibyśmy więcej pociągów obrobić. Jak tam półtoraka za 1000 dają. Oczywiście półtoraka za pociąg to dobry deal. Dutch jest fajnym gościem. Already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. We ain't long. Jeseczek na werandzie się wygrzewa na słoneczku. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Prowadzimy konia raptem kilka metrów, a już dwa poziomy wpadły. Tego boundu, spoko. Przypnij konia do słupka. Jakie mam buciczki ładne. Classy, fancy. 4 poziomy już wpadły. Nową broń kupujemy. A ja mam, w Lancasterze mam lunetę. Don't you wear yourself out now. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. No mam lunetę już, Zbyszku. No ale jak mówisz. No, tu już mówię, że posiadam. Kto posiadam? Litchfielda nie mogę mieć. Wiesz, karabin z zamkiem obrotowym. A który to jest ten? Karabin Springfield? A to ten jest i za darmożkę. No i fajnie, fajnie. Dobry deal. A wezmę sobie takiego wariata. Lufa. Będzie miał lepszy zasięg. To ja mam 600, to mogę iść w obóz zainwestować. Długa luneta. Krótka luneta. Ty! Ole pasiekę tu dowalili. Co to jest? Co tu wyrosło? Czymś to się różni? Średnią lunetę już mam. No to nie kupuję, jak to nic nie daje. Co ja będę kasę wydawał na marne. Osłonka. Słonkę kupię, bo to niby się mniej psuje broń. Steel ammunition. Obrażenia zasięg. Sto pestek starczy. Dziś dozbieramy w razie W. Co tu jest fajnego? Obrzyn. Lancaster Classic. A, tu już pestki. To nam starczy.
Where is Johnny? Dobra, kochani. Mamy broń z lunetą. Niesamowitego zasięgu. Bierzemy naszą furę. Jedziemy z Marstonem na robotę. Byczko, prowadź. Wydać hajsu na karabin nie mogłeś? Nie są kolegami, mają kosę. Ua, co za zazdrosny jest o młodego Jacka. O, Marston. Marston wali focha. Mary, znam twoje numery. Mary odjebała ciebie. There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owners fabryczka w oddali. Coś tam pędzą, jakiś industrial. Trzeba było tam wpaść na jakiś rabunek. Przytrzepać im tam szafki pracownicze. Zobaczyć, czy tam ktoś narkołyków jakiś nie ma. O, jakaś cutscenka. Wejdźmy na wzgórze, będziemy mieć dobry widok. Będzie przyczajka. Będzie broń z lunetą, snajperka a la Hitman. Będziemy strzelać głowy. Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from here. Będziemy zabijać ludzi? I nic na tym nie zarobimy? Co on ma za plan? Nie podoba mi się to. To nie jest dobry plan, ty. To jest akcja charytatywna. Marston, co ty? That's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just shell up ranch sheriff. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. That ought to do it. Wio, byczku, wio. Bo zginiesz. Round him up. Biorę konia. Bierzemy stado. Szachujemy to stado. Ładny widoczek gór w oddali. Polecam. Takie wakacje. Bring him back. Let's get him all rounded up. Tu jest jakaś wariatka. Zasuwaj, malutka, zasuwaj. Wio. Owieczki. Pozostaje zwierzęta 15. Alright, whatever you say. I'm done arguing.
Jo, jo! Lecimy, dziewczyny i chłopaki. Wracamy do miasta po przysmaki. Hop, hop! Lecimy. Nie stratować zwierząt. Dobry tip. Szybciej, szybciej. Nie bądź czarnomowcą w tym stadzie. Przyspiesz, co ty żołnierz? To ma być bieg? Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, owca. Już prawie jesteśmy na miejscu. No, już wiem, dlaczego są psy pasterskie, bo to... Prawdziwa robota. No jazda, jazda. Jazda, jazda, biała gwiazda. Jedziemy, jedziemy z tym. Już prawie w domu, prawie w domu. I młodzi rancerze na tym zarobią. Nasza bawełna, nasze ciuszki. Nasze Gucci, Gucci, Louis, Louis Prada. Auction yard. Stomp the yard. Ile za nie zapłacisz? Mówisz, że kradzione, że ciepłe? Jeszcze parują? To nieprawda. To jest topowy towar. Od małego je mam. Naprawdę. Sam odbierałem ich poród. Każdego. Wszystkich naraz i każdego osobno. Licytator. Naciąga na słabo z chuligan. Ole, masz brudnego konia. Czy to mój taki brudny? To mój taki brudas, ty. Co ty żeś się tak udupcył? Cały w błocie. 18%. Dobre pieniądze za darmożkę, ty Artur, przestań wybrzydzać. Nie musiałeś karmić tych owiec. Spotkaj się z Dutchem w salonie. W tym salonie. Muszę tu przyparkować. Moją M5. Chodź, kupisz mi łychę. Bo karabin z lunetą, jeszcze łychę dostanę za frajer. Cześć, chłopaki. O, mój ulubiony ten, lichwiarz, Strauss. Leopold Strauss. Wymuszenie, haracze i pobicia. Wszystko jego robota. Leopold malutki. Gentlemen, drink? Sure.
Napijmy się, Dutch. Za te 5000 twoje grzywny. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes. Się Dutch dorobił, te sygnety na łapie. Aż biją po oczach blaskiem. Ile tam jest karatów. To jakiś arabski szejk by się nie powstydził takiego złota. Co to? Będzie bitka czy detektyw? Detektyw. Detektyw Kot, 13 posterunek. O, ale by przyjechał. Widzę 6 typa do zabicia. Myślę, że walę ich w tubę. When I think the moment's right, I'll make a move. Why not? Where I am by letting Scott you rob from me? Ja i mój Lancaster zrobimy to zadanie. Wszyscy będą martwi, a później śniadanie. Deal with this nonsense. Ain't no sunshine anymore. Wait. Gentlemen, this is a terrible mistake. Panowie, to napad. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, who he may be. Headshot. Przerwane zadanie. Czyli nie mogę tak strzelać. Trzeba poczekać na lepszy momencik. Chciałem szybciutko. Archibald Smith, a lay preacher. Laicki kaznodzieja. Will you get to it? Wyeliminuj wrogu. Lewe oko. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Konik, sorry. Ua, czapeczka. Kaszkiecik dla pana, kaszkiecik dla pań. Lewy policzek. Wariacik. Coś jeszcze? Gdzie ty strzelasz? A tu jest mój przyjaciel. Come on. Kto to strzela? Ty? Bum bum, dwie buły, nara. Buła i pa. Co tu się dzieje? Coś mi się skończyło. Ale dostał. Get down, girl, go, hey, get down. Tam i samobójcy wybiegają. Czemu ja jestem z sobą bronią? Jak ja mam tutaj taką maszynę. Przestań tam. Nie wiem, nie obrabiać. A jak mam zarobić? Jak mam zarobić, jak nie ukradnę, co? Na roli mam robić, czy co? Do spania, chłopaki.
pa. Jakiś snajper na dachu. Przecież zabijam, nie płacz. Oto strzela. I skąd? Widzicie tu kogoś, bo ja nie. Chodź tu, Leopoldzik. Ty dajesz mi zarobić, ja cię ratuję. Szybki deal. Gdzie to mój koń? Przelatam się ktoś za mnie? Ja mam osłonę ze Straussa to. Mam tu skórkę z bidonka, mam Straussa. Jestem ustawiony. Nie możemy tu zostać, a taki ładny obóz mieliśmy. Panowie, spokojnie. Apeluję o spokój. Ua. Ty już nie pomyślisz o niczym w tym życiu. Po takiej bóle w główkę. Chodź, Wawrzynek, uciekamy. Nie mili tu dla nas byli, wiesz? Spadamy stąd. I skórę moją straciłem z bizonka. Smutek, muszę znaleźć nowego bizonka. Ciekawe, ile będzie zaraz grzywny za to. Mogą chociaż maseczkę na twarz założyć. Taką... anty-covid, anty-mandat style. Ucieknij stróżą prawa. Ktoś mnie goni w ogóle? To nie udają, że pracują wszyscy. Nikt mnie nawet nie goni. W sumie mogę podjeść, detka naładować. Czym to naładujemy szybko detka? Flacha raz. I flacha dwa. Może być. Dobra, szybki deduś. No i pięknie, wyszliśmy z tego obronną ręką. Fajna rozruba była, lubię takie. Dutch Wanderlinde. Daczyk, daczyk. Daczyk jest tu. A, jest w tym. Horseshoe jest daczyk. To nie, no zrobimy szybkiego tepeczka. Nie będziemy się bawić w jazdy. Przebiegu nie będziemy nabijać naszemu konikowi. Szybkiego jumpa zrobimy. Jak Krzysiek jumper. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No i dobra, daczyk. Jakie zadanie dalej? Dziwna uprzejmość. Ciekawe, ciekawe, komu uprzejmość, kto zrobi. Bandą zabójców. Zimnokrwistych zabójców.
Hossi to wie. Szkoleni by zabijać, a nie jakieś uprzejmości. Dewberry Creek, he said. Okay. Dewberry Creek. Take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into Foxtrota, jazzowe rączki. I worry. We are just the same. Wszystkich oczarujemy. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? No, Charlesik, robimy to. Muszę konia umyć, bo jest cały ubłocony. Easy. Dewberry Creek. No jedziemy, no dawaj, startuj. W sensie, czy ja mam prowadzić, ty jedziesz za mną. Jak ja mam prowadzić, ja muszę wiedzieć, gdzie mam jechać. No cię Florek, kawał drogi. Trudno. Charlesem. Kupniemy sobie pogawędkę. Trasa nam szybko minie, a wyjdziemy na szagę. Ty, dopiero konia wyczesałem, a on mi pokazuje, że jest brudny. O to chodzi. No dawaj, Charlesik, co ty? Ty od polowań jesteś, czy od zagubionych, chłopcze? Się zgubisz. On grał chyba jakąś rulkę epizodzik w Lostach. On taki zagubiony jakiś jest. Co to jest? Must know where we are by now. So we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. Chcę tego fraga tu zobaczyć. Czekaj, fraga widzę. Będzie może miał mapę skarbu albo jakiś. Jak zombie jak wygląda. Lizard Cornwall. Czytaj. List od Cornwall, Kerosene i Tar. Drogi panie Worley, niezmiernie nam przykro, że odrzucił pan liczne, niezwykle hojne oferty kupna zaproponowane przez Cornwall, Kerosene i Tar. Pan Cornwall, słynący z wyrozumiałości, dał panu kolejne 3 tygodnie na zmianę stanowiska. Szczerze radzimy to przemyśleć. Firma takich rozmiarów jak pańska mogłaby nie wytrzymać presji cenowej na rynku w stanie Nowy Hanower i nie utrzymać stosownych stawek na transport drogą kolejową. Z niecierpliwością oczekujemy na pańską odpowiedź i jak zwykle życzymy powodzenia. Z poważaniem, Cameron Spence, wiceprezes. Ktoś nas chce tu zrobić na siano, ziomuś. W sumie to pewnie już go zrobił, bo nie żyje. Jest tu coś? Jakaś flacha tu jest, czy tam puszka? Kawa, mielonka. Kawa i mielonka. Ulala, ty, tu jest jakaś ta. Jakiś odwiercik. No dobra, kiedy indziej. Bo tu człowiek na mnie czeka, to nie będę przedłużał. Wiobyczku, wio. No, będą nas ścigać teraz w całym stanie. Nowy Hanower i nie tylko. Ale to może i dobrze, będzie rozrywka. Nigdy to się nie skończy, póki nie umrzesz, to się nie skończy. Take a look around. Hey,
I see something over there. You see it? Co ty widzisz? Faktycznie jakiś frak. He's been shot. Looks like trouble got here before us. No, ktoś urządził tutaj. Niezły fest ten temu gościowi. Przeszukaj obóz. No dobra, ty, daj mi pukawkę. Ma być gnój? Ma być gnój, to ja chcę broń. Chodzimy spokojnie, powoli. Namioty. Coś tu ewidentnie mieszkał. Tu, co to, trupek jest jakiś kolejny? Nie. Skrzyneczka, tu jakiś śpiwór. Jakieś koja. Ktoś tu pod wozem leży, czy co? Siedzi tu babeczka. Zaraz nas pozabija kicia. Siedzi tam przyczajona, zlękniona z dzieciaczkami. Spokojnie, take it easy. Możecie wyjść. Szukamy miejsca na obóz, a nie dziury w klacie albo w głowie. Wyluzuj się, Grażynko. Napijmy się herbaty. No. Kicia z Niemiec. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. No, trzeba im pomóc, co ty, Arturo? Taki niewrażliwy, zimny drań. Znajdziemy jej męża i sobie odjadą all together everybody. There. Tracks. Come on. Mogę tropić, czy nie? Send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Możmy trochę społeczności. Maybe you don't know me as well as you think you do. Think this is the right way? Give me a second. Pociąg może nadjedzie, może coś byśmy zarobili. Jakoś mgła się zrobiła. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack, said they were. Detektywi Butcha chcieli zatrzymać.
Czy się docza, nie bocza. Jeziorko mgła jak choroba. O, ale klimacik tu z tyłu jest na tym drzewie. Tam dalej ktoś jest, chyba tu. Pomożemy Jacusiowi, wychowamy jak swojego. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. No właśnie, ty, hajsiku, teraz z aukcji nie odbierzemy. Się jadka zrobiła z tym Valentine. Lisek. What is it with you and him? Hold up. Let me check this. Gdzie ci ludzie, gdzie jest mąż tej kobiety? No. Zaraz się noc zrobi. So you were just talking about something? He disappeared on us for a while. When Jack was real young, a long while. Year. He did? And we was. Yes, Tobus. Family, you know? Hey, quiet now. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Szukaj w obozie osadnika. Udamy głupich i że my po strawę. Że się zgubiliśmy. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp. Much easier to defend. Maybe. Maybe. Tam jest. There he is. Po niemiecku tutaj. Dobry opis. To pułapka. Daj mi Lancastera. Wszyscy? No i potem macie. Napady i odbijanie ludzi, nasza specjalność. Ty, fajna kosa tu leży. Można ją wziąć? Yeah, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, bitte. Alles gut, meine Freunde. Jakiś trupeks. Pozbieramy dropsy, nie? Jak już tu jesteśmy. Już chłopaki nam podpadli. To pozbieramy. To co mają przy sobie i nie tylko. Czekaj, przyjacielu. Jeszcze trzech. Dobra, już kończę.
Chodź, konik. Bierzemy tego pana. Chodź. Chodź, Ulrich, wracamy. Trochę ciemno i jadę przez krzaki na oślep. Może nie wydupcemy w żadne drzewo. Jak wydupcemy, to sorry, sorry, to murliś. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Hop, hop. Czemu cię porwali? Pyskował pewnie po niemiecku. A, ty hajsowny jesteś, Ulrich. Bring mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? No, to dobrze, będziemy mieli wysoko postawionego kolegę, który leży nam pół kilo złota. Bardzo, bardzo fajnie. Albo nam je odda po dobroci. Albo sobie weźmiemy je sami. Wracaj, wracaj. Do swojej familiady. Dzieci muszą mieć ojca. Wunderbar, wunderbar. Nie ma za co, nie ma za co. Trzymajcie się. I pamiętajcie, że lecicie mi złoto. Vamos. Złoty zegarek, Audemars. O, sztabka złota, ty. Pięć stówek? Pięć stówek nam wpadło? Taka gratka? Dla Morganka? Na kebaba starczy, nie? Pięć paczek. O, kimnęliśmy się na trawie. Witamy gości w naszym nowym domku. Rozbijać ten ształ. Zarobiłem trochę pieniędzy. Ulepszymy go szybko. Ładnie nad jeziorem. I rybka będzie z Jackiem. Na kolację pójdzie z Abigail rybka. Clemens Point. Rozdział trzeci. Witamy kochani w rozdziale trzecim. Kolejne skarby. Kolejne morderstwa. Czyli to, co lubicie najbardziej. Parę dni później. Wszystko rozbite, posprzątane, zaorane. Kupimy zaraz kurnik. Będziemy mieć świeże jajeczka. Źródło witamin. Żyć nie umierać. Ukończono rozdział drugi. Dacz nad rzeczką. Sobie stoi. Ale to już w następnym odcinku. Tym pięknym widokiem. Żegnam was. Pa, pa.